θα διαβάσουμε τη σελίδα 623. Trzeci rozdział, piąty rozdział, Księga Izajasza, tłumaczenie na żywo, niedzielne spotkanie, czytanie ze Starego Testamentu z Kościoła w Atenach na Kifisi. Zaśpiewam mojemu ulubieńcowi, ulubioną jego pieśń o jego winnicy. Ulubieniec mój miał winnicę na pagórku rodzajnym, przekopał ją i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetne szczepy. Zbudował w niej wieżę i wykuł w niej prasę. Oczekiwał, że wyda szlachetne grona, lecz ona wydała złe owoce. Teraz więc obywatele jeruzalemscy i mężowie judzcy, rozsądźcie między mną i między moją winnicą. Cóż jeszcze należało czynić mojej winnicy, czego ja jej nie uczyniłem? Dlaczego oczekiwałem, że wyda szlachetne grono, a ona wydała złe owoce? Otóż teraz chcę wam ogłosić, co czynię z moją winnicą. Rozbiorę jej płot, aby ją spasiono, i rozwalę jej mur, aby ją zdeptano. Zniszczę ją doszczętnie, nie będzie przecinana ani okopowana, ale porośnie cierniem i ostem. Na to nakażę obłokom, aby na nią nie spuszczały deszczu. Zaiste winnicą Pana zastępów jest dom izraelski. A mężowie judcy ulubiono jego latoroślą. Oczekiwał prawa, a oto bezprawie. Sprawiedliwości, a oto krzyk. Amen. Prorok Izajasz przez Ducha Świętego, w Duchu Świętym, prorokuje i wyraża wielką skargę Bożą, mówiąc, że ja w Duchu Świętym będę śpiewał mojemu ulubieńcowi ulubioną jego pieśń o jego winnicy. Będę śpiewał pieśń skargi, odważę się i powiem, i nawet beznadziejności, mówi Izajasz prorok przez Ducha Świętego o winnicy, o ulubionej winnicy Pana zastępów. I wytłumacza. Winnica mojego ulubieńca był zasadzony na pogórku urodzajnym. Najlepsze miejsce wybrał Bóg, aby zasadził jego umiłowaną winnicę. Oczyścił go z kamieni i zasadził w niej szlachetne szczepy. Wybrał, poszukał, znalazł szlachetne szczepy i zasadził je na wybornym miejscu, na pogórku rodzajnym, i tam stworzył swoją winnicę. I winnica umiłowana Pana był ludem izraelskim,
Ο λαός Ισραήλ, περιούσιος λαός, от Αβραάμα, Ιζάκα, Ιακούβα, από τον Αβραάμ, τον Ισραήλ, τον Ιακώβ, τον Ισραήλ, δηλαδή, stworzył jedyny lud poprzez τον οποίο, który przemieścił do Egiptu i z którego wyzwolił, zniszczył faraona i Egipcjan z wielkimi cudami, wywiódł go z Egiptu, otworzył morze na środku i dał później lud Jezuemu, który przyprowadził ten lud do ziemi błogosławionej, do ziemi obiecanej, gdzie płynie mleko i miód, ustanowił go, dał mu dziedzictwo i wybrał między 12 pokoleniami pokolenie Judę, wyborne szczepy, szlachetne szczepy, które wywiódł. Wyprowadził Dawida, męża wybornego, męża według serca Bożego, który wykonywał wszystko, całą wolę Boga i namaścił go, stworzył Królestwo Niebios, gdzie będzie na wieki wieków, bo poprzez te królestwo Bóg tak bardzo umiłował świat, gdzie wysłał swojego Syna Jednorodzonego, aby stał się przeklęty na krzyżu na Golgocie. Potężny, piękny wybór, potężne i wielkie dzieło uczynił Bóg ze swoją winnicą, z ludem izraelskim. I jak my tutaj dzisiaj jesteśmy, to jest wynik miłości Boga do winnicy i do szlachetnych szczepów, do ludu izraelskiego. Czyli my jesteśmy ciągiem dalszym pokolenia Abrahama, czyli Jezusa Chrystusa. To jest nie do wiary, bracia i siostry, umiłowani w Panu. Dzieło Boże poprzez Jego winnicę. Zbudował na niej wieżę, wykuł w niej prasę i oczekiwał, że ten lud izraelski, ta winnica, że wyda szlachetne grona. Ale jednak ze zdziwieniem się dowiadujemy i znamy z rzeczywistości tutaj my bardzo dobrze, że ten lud uczynił złe owoce. Dotarł do momentu, że zacznie mówić: ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. Kogo? Syna Dawida? Kogo? Swojego Masjesza, jej króla? I ukrzyżują go. I dzisiejszym przekazem jest pytaniem Bożym, który poprzez to, co czytamy, tyczy się bardzo umiłowanego, umiłowanej winnicy Pana, ludu Bożego, Starego Testamentu, ludu Izraela, mówiąc: co miałem uczynić więcej dla mojej winnicy i nie uczyniłem tego dla tej winnicy? I to jest potężne pytanie, które przemieszcza się poprzez lud izraelski, dom izraelski,
do Nowego Testamentu i do Kościoła Chrystusowego, który jest ciało Chrystusowe, chwała Chrystusowe, który Bóg stworzył, nowy lud, nową winnicę, ze szlachetnymi szczepami i tutaj chciałem wam coś powiedzieć. Mój tato miał winnicę i pokazywał mi, jak wybierał i zasadzał te szczepy i najlepsze szczepy, które wydawały owoce, były te, które były zaszczepione. Brał dziki szczep, szczepił go, zaszczepiał go, i ten szczep to była najlepsza roślina, która wydawała naprawdę piękne grona. Czyli brał szczepy czarne, aby wydawał czerwone wino. Białe winogrony, różowe, aby wydawały różnego rodzaju wina. Czyli wybierał wino i szczepy tak, aby wydawały grona tak, jak ten rolnik, czyli mój ojciec. Nie sadził cokolwiek i co wyda. Zaszczepiał je. I tak samo jest z winnicą Pana Starego Testamentu. Kościół Chrystusowy. Wszyscy jesteśmy zaszczepieni, abyśmy wydawali owoc dokładny, dobry i obfity i wcześniej poznany. Nie jesteśmy, nikt tutaj nie jest przypadkiem. Nikt nie jest przypadkowym człowiekiem. Chrystus mówi, ja jestem winnicą prawdziwym, wy jesteście krzewami winnymi, mój ojciec jest rolnikiem. Ale jak niektóre z tych szlachetnych szczepów nie wyda owoców, wykorzeni i je wyrzuci, bo nie są przydatne do niczego. Te drzewo z krzewów winnych nie jest wykorzystywane nigdzie, tylko na ogień. Bracie, jesteś szczepem winnym, który nie jesteś tutaj przypadkowy. Pan dodaje codziennie zbawiających do Kościoła, ale przekazem dzisiejszym jest, że wybrał Cię, zaszczepił Cię, poznał Cię od dawna, jakie jest najlepsze dzieło, które mógłbyś wykonywać, abyś wydawał owoc obfity, aby Twój owoc pozostał dla chwały Boga Ojca. Chcę to powtórzyć jeszcze raz, tak jak mi to Bóg pokazał dzisiaj w nocy. Ja tego nie zrozumiałem nigdy w moim życiu. Dzisiaj to zrozumiałem. Tych, których wcześniej poznał, tych wyznaczył, aby stali się podobni do obrazu Syna, ale których wcześniej poznał i wyznaczył, tych poprzeznaczył dla dzieła, dla jednego dokładnego dzieła. Saula, Pawła, przed założeniem świata, przez Jezusa Chrystusa,
przeznaczył, aby stał się apostołem narodów. Nie stał się przypadkowo apostołem narodów, ale nie poszedł i nie uczył się teologii, ale Pan nawiedził go ze światłością, na nowo narodził go, zaszczepił go. Chcę, abyś przez apostoła Pawła zobaczył samego siebie, bracie i siostro. I to jest wzruszający przekaz, który dał mi dzisiaj Pan. Jesteś wyborną, szlachetnym krzewem w winnicy Pana, gdzie Bóg przed założeniem świata, czyli przed powiedzeniem niech stanie się światło, rozumiecie, co mówi? Przed powiedzeniem Bóg stworzył niebo i ziemię. Bóg cię przeznaczył, dał ci imię. Nic nie jest przypadkiem w twoim życiu. Nic. Przyszedł odpowiedni czas, na nowo narodził cię, zaszczepił cię, dodał cię do jego kościoła, uprawił cię, podlał cię, wyczyścił cię, uczynił wszystko, co mógł najlepsze dla ciebie, bo chce, abyś wydał odpowiedni owoc od ciebie. Czarny winogron dla czarnego wina, duże grony do jedzenia. Wyznaczył twoje dzieło, bracie, zaplanował twoje życie, wszystkie szczegóły twojego życia. Zaplanował, rozumiesz, kim jesteś. Jesteś szczepem wybornym, jedynym, abyś wydawał odpowiedni owoc. Albo czarne winogrony, albo duże winogrony do jedzenia, albo różowe winogrony do różowego wina. Nie jesteś szczepem niezaszczepionym, ale jesteś zaszczepionym szczepem szlachetnym. I te zaszczepienie wyznacza twój owoc. I zasadził cię w kościele, podlewa cię, przycina cię. Ja pamiętam mojego tatę. Dzisiaj przeżyłem wzruszające sytuacje. Szliśmy razem na winnicy i przyglądywał się każdemu krzewowi po kolei i przycinał te pędy, które nie wydawały owocu. I to Bóg to uczynił, abym to dzisiaj pamiętał ja. Bóg mi dał, wsadził mnie do rodziny, która miała winnicę. I uprawiał każdy krzew, nie całą winnicę, ale każdy krzew osobno. I mówi mi, widzisz tutaj ten krzew? Nie wydawał owocu. Muszę go wykorzenić, bo na marno jest miejsce przez ten krzew bezowocny. Co mam wam mówić? Dzisiaj mówiła mi moja żona. Idź. Zerwij cytrynę ze szczepionego drzewa cytrynowego, bo każde wszystko wszystkim się zajmował, ale szczególnie tymi krzewami winnymi. Tam miał czarne winogrony, tam miał różowe winogrony, tam miał białe winogrony, aby każdy z osobna krzew wydawał obfity owoc i według rodzaju. Rozumiesz, kim jesteś? Dzisiaj, bracia i siostry, zrozummy to, proszę was. Wszystko jest przeznaczone wcześniej przez Boga. Kto może zepsuć plan Boży? Tylko ty.
I przekazem, i pytaniem jest, czytam to jeszcze raz, co miałem uczynić i nie uczyniłem tego. Dlaczego wydałeś zły owoc? Przecież Bóg wszystko ułożył, abym wydawał dobry owoc, a ja wydałem złe owoce. I pyta się Bóg, co należało uczynić mojej winnicy, czego ja jej nie uczyniłem. Co chciałeś, a ja nie uczyniłem. Wszystko mam gotowe. Ja ci przygotowałem drogę błogosławioną. I mówi do kościoła w Filadelfii. Dlatego, że ty, wiecie, komu to mówi? Aniołowi w kościele w Filadelfii. Pastorem jest Chrystus. Odpowiedzialnym kościoła kim jest? Jest aniołem, aby dawał przekazy. Kim jest? Jest krzewem winnym, jest gronem. I raduje się Bóg w tym aniole w Filadelfii. Ja wszystko wiem o tobie. Przed założeniem świata cię wyznaczyłem dla kościoła w Filadelfii, abyś wydał obfity owoc, dobry owoc, i abyś był zadowolony. I wydałeś wszystko, tak jak było przeznaczone. Bo wiesz, że bez mnie nic nie możesz uczynić. Masz małą moc. Wiesz, że bez Chrystusa nie możesz nic uczynić. Bracie mój umiłowany, dzisiaj zrozumiałeś, że bez Chrystusa nie możesz uczynić nic. Nic. Nic nie możesz uczynić. I wszyscy ludzie, mówi Słowo Boże, mają ducha, mają logikę, mogą sądzić, mogą badać, mogą pomyśleć, mogą zdecydować, ale natchnienie od Wszechmogącego kieruje nimi, daje im rozum. Jak chcesz być mądry i rozsądny, musisz prosić od Boga Ojca o natchnienie. Czyli co znaczy natchnienie? Oświeć mnie, Panie. Co mam uczynić? Co mam powiedzieć? Oświeć mnie, Panie Boże. Nie chcę przemówić ja, ale chcę, abyś Ty przemawiał. Oświeć mnie, Panie. I mówi teraz Bóg. Ja, Ojciec Twój, będę dawał Ci mądrość. Tobie, któremu chcesz i prosisz mnie, abym dawał Ci mądrość. Ja, Chrystus, będę Cię uczył drogi, po której powinieneś iść. I ja, Pocieszyciel, Duch Prawdy, będę Ci doradzał i będę Cię prowadził do wszelkiej prawdy i będę Ci objawiał przyszłość. Wszystko masz, bracie i siostro. Wszystko masz od Boga. Bóg Wszechmogący będzie Ci dawał mądrość. Twój Chrystus będzie Cię prowadził po drodze, po której powinieneś iść, bo będzie Twoim liderem. I Duch Prawdy będzie Ci doradzał i będzie Cię prowadził do wszelkiej prawdy. Nikt Ci nie brakuje. Nie ma pustki w Twoim życiu. Nie ma czegoś, co możesz powiedzieć, Panie, to nie zrobiłeś dla mnie. Wszystko to, co dobre i najlepsze, aby Ci podarował życie tutaj na ziemi. Nie materialne życie, ale duchowne życie, bo Bóg nie interesuje się o Twoje materialne życie, o duchowne, o duchowną Twoją obfitość,
Jemu daje duże pieniędzy, bo Jemu wierzy i ufa, że będzie to dawał dla chwały Bożej. Nie tak jak głupi, że głupi, bogaty, ile będziesz żył. Wiesz, czy jutro możesz przyjść do kościoła? Dzisiaj mówi mi, chcą demony wziąć twoją duszę z takimi myślami, jakie ty czynisz. Ja cię pobłogosławiłem. Dlaczego cię pobłogosławiłem? Abyś dawał, nie pobłogosławiłem cię, abyś zbierał w swoich spichlarzach, abyś ofiarował. Głupi, głupi. Co miałem uczynić i nie uczyniłem? I od tego momentu zaczyna Bóg niech zachowa sąd Boży. Jest czymś strasznym, jak ktoś wpadnie w ręce Boga żywego. Bóg niech nas zachowa. Wiesz, co to znaczy, że Bóg ma przygotowane życie obfite, duchowne, życie błogosławione, ma przygotowane dla ciebie dom w niebie, wszystko ma gotowe tutaj i tam w górze, a ty zamiast wydawać szlachetne grona, ty wydajesz zły owoc. Bóg niech nas zachowa. Bo sąd jest czymś strasznym. Powtarzam. Jest czymś strasznym, jak ktoś wpadnie w ręce Boga żywego. I dlatego to rozważaj. Ale nie abyś się tego nauczył, ale abyś trwał. Nie abyś głosił, ale abyś trwał. Nie abyś był nauczycielem. Większy sąd przyjdzie, ale abyś trwał. To rozważaj, w tym trwaj. I wtedy twój postęp będzie widoczny dla wszystkich ludzi. Ale jeszcze nawet nie zabezpieczyłeś Królestwa Niebios. Zabezpieczyłeś na krótki czas postęp. My chcemy jednak wieczne błogosławieństwo. Bóg chce ci podarować wieczne błogosławieństwo, dlatego zważaj. Ten na krótki czas postęp może być pułapką. Możesz powiedzieć, że ja jestem. Kim ty jesteś? Ja jestem, co się dorobiłem. Jaką piękną rzeczą jest, mam czy slogan w moim życiu. Pierwsze, że nie szkodzi. Cokolwiek ci mówią, cokolwiek ci zrobią, nie szkodzi. Bóg niech ich pobłogosławi więcej ode mnie. Ale z mojego całego serca Bóg to uczynił. Drugi przysłowie w moim życiu jest nie ja, ale Pan. Czyli ja. Co ja? Garnkiem zardzewiałym jestem. Tak mi powiedział Bóg, jak weszłem pierwszy raz do kościoła. Wiaderkiem zardzewiałym jestem. Co mogę zrobić? I trzecia jest uważaj. Czuwaj i módl się, bo Pan nadchodzi w godzinie, której się nie spodziewasz. Zrozumiałeś? Nie wiesz jutrzejszego dnia. Nie znasz. Co zrobi Bóg? Nie bądźmy głupimi, ale bądźmy mądrymi panami. Nie głupimi panami. Mądre, prowadzone przez Ducha Świętego. Umiłowani bracia i siostry, moja dusza dzisiaj jest wzruszona. Bardziej jest niemożliwe, jakim
krzewem winnym jestem ja. Nie to, co myślę albo sądzę, co sądzi, jakim krzewem winnym jestem ja. Bóg niech nas zachowa. Amen.